Witam Państwa na kolejnej zajawce. Dzisiaj mamy historię. No wreszcie już żeśmy wybrnęli z tej geodezji, chociaż ona też nie jest jakby zakończona. Ale po prostu na razie trzeba na ją jakby chwilowo zamknąć, ponieważ Państwo też czekacie na jakieś inne argumenty i tak dalej. Dzisiejszy argument historyczny to jest artefaktowy. A więc on z czegoś musi wynikać. On musi wynikać z takiej kwestii. Jeżeli niebocentryzm był od początku świata i zawsze ludzie o tym mówili, no to siłą rzeczy musiałby być jakiś ślad tego, że nie jest to jakiś wymysł z XIX wieku albo jakieś objawienie, że ktoś zrobił deskę na 5 km, taki tak zwany wyrównywacz, no udowodnił, że żyjemy w środku Ziemi. A więc musiałoby być to w jakiś sposób odnotowane w historii i to przez różne wieki. Nie tylko starożytność, ale również nowoczesność. Ba, dlaczego nowoczesność? Ba, dlaczego starożytność? I dlaczego XIX wiek ktoś robi deskę? No, ja to nazywam deską, bo to jest taki specjalny wyrównywacz, o którym mówiłem wcześniej. I nagle pojawia się dowód, z którym wszyscy mają problemy. Ale teraz pytanie, czy historia ma jakieś ślady? Nawet nie chodzi o to, żeby po jakieś takie żelazne jakieś tam dowody, tylko czy są jakieś ślady tego, że ludzie w dawnych czasach o tym wiedzieli, że żyjemy w kuli. No bo siłą rzeczy to, co nam się przedstawia, to jest mocno zakłamane. Wielu ludzi się zniechęca historią, ponieważ ona jest taka tak przedstawiana oficjalnie, że ona nie jest ciekawa. To właśnie dzięki internetowi my wiemy, że Imperium Lechitów było do oceanu Atlantyckiego po ocean spokojny, gdzie słynny japoński Falun to nic innego jak polski kołowrat. Tak samo haplogrupa polska znajduje się czy to w Tadżykistanie, Kirgistanie, czy też w Nepalu. Mało tego, historia też donosi, że w prowincji Yunnan też byli Polacy. Jest to najpiękniejsza prowincja Chin. My dzisiaj mamy herbatę stamtąd. Yunnan przez 2 N. Najpiękniejsza prowincja Chin. Właśnie ten ogromny obszar na styku Laosu i Wietnamu, to jest właśnie tam, gdzie byli Polacy. Zostali stamtąd wyparci, tak samo jak z Japonii. Ale o czym to? Ja taki krótki strzał przez historię, tą powiedzmy nieznaną, zrobiłem, ponieważ z niebocentryzmem jest podobnie. Jest to odnotowane w różnych częściach świata i w różnych okresach czasu. I ten film, który jest tutaj za nami, czyli za tą zajawką będzie, przedstawię tylko fragment. Fragment tych wszystkich dowodów. Tam się zahacza już o kwestię starożytnego Babilonu, starożytnego Egiptu, mandali watykańskiej. O, właśnie, mamy słowo już mandala. Co to jest? To jest mikrokosmos. To jest świadectwo architektoniczne. I to sprzed 400 lat, z XVI wieku. A więc mamy mandalę architektoniczną życia w środku Ziemi. No i teraz powstaje pytanie. Dlaczego właśnie są te artefakty? Ponieważ ludzie o tym wiedzieli. No pytanie dalsze. Dlaczego wiedzieli? Kto im to powiedział? Przecież nie mieli przyrządów, nie robili jakiejś deski z XIX wieku, jakiegoś wyrównywacza. Dopiero w XIX wieku, kiedy już były spory, gdzie mieszkamy, to zrobiono wyrównywacz i zabito klina oficjalnej propagandzie. Dlaczego? Bo im to powiedział Bóg. To właśnie ten, który mieszka nad nami, w tym okrągłym pałacu Boga, który się znajduje 3000 km nad naszymi głowami. Dokładnie, jak popatrzymy do góry. 3000 km obojętnie, w którym miejscu Ziemi byśmy nie stali. Oczywiście nie stoimy na biegunach, bo gdybyśmy tam stali, to byśmy nie mogli tam stać, bo tam są otwory na biegunach, gdzie otwór klepsydrzany, czyli załamanie klepsydrzanowe, załamanie wylotowe
znajduje się na 85 stopniu szerokości i północnej, i południowej. No więc tam są te otwory, więc tam nie moglibyśmy stanąć. Ale tutaj w pozostałych regionach stajemy i 3000 km nad nami mamy właśnie tą kulę, która jest pałacem najwyższego. No i teraz tak, a więc tu mamy świadectwa różne, starotestamentowe, inne i tak dalej, ale co w tym, co było przez te 3 lata, bo to jest tutaj najciekawsze. Ja w tej zajawce, no właśnie to powiem, co było przez 3 lata. No wiadomo, próbowano kombinować jak koń pod górę. Próbowano i to nie tylko zrobili, powiedzmy, na jakichś tam forach różni oponenci. Oni korzystali z oficjalnych blefów, które próbują dopasować te artefakty, na przykład tylko chodziło praktycznie o 2 artefakty. Zaraz powiem o trzecim, ale chodziło o 2. Tu kombinowano z babilońską mapą świata. Tutaj nawet musieli dopisać do brytyjskojęzycznej Wikipedii pewne zdania, które jakby no, chciano dopasować, zinterpretować do życia w Układzie Słonecznym. Ale oczywiście, słuchajcie, każda taka dopasówka ma taką jedną wadę. Wiecie, jak się jeździ na dyszlu? Tak się jeździ, że prędzej czy później się zawsze spadnie, a więc zawsze ktoś znajdzie nieścisłości. I akurat jeżeli się porówna Wikipedię polskojęzyczną, ja to robiłem parę lat temu, polskojęzyczną i Wikipedię anglojęzyczną, to wychodzą szczegóły. To jeżeli chodzi o babilońską mapę świata. A jak wnikniesz z Wikipedii anglojęzycznej, polskojęzycznej Wikipedii, jak wnikniesz w te linki źródłowe, to nawet ci wszyscy naukowcy nie mogą tego do dzisiaj właściwie zinterpretować. Dlaczego my to możemy zinterpretować? Bo mamy dowód, że żyjemy w kuli. Właśnie ten XIX-wieczny. Dlatego już tutaj manewr, że się czegoś nie wie, to można wtedy zrobić jakiś tam kit, nie przejdzie, no bo się pewne rzeczy wie i się widzi. I tak samo mamy ze znaleziskiem z Dender w Egipcie, czyli starożytny Egipt, to jest sufit na ruinach świątyni. Tam jest też obrotowe niebo, znaki egipskie, znaki Zodiaku w pierścieniu ziemi. I też to próbowano jakoś naciągnąć, ale wiecie co, jak jest tym naciągactwem, tak jak już mówiłem, jazda na dyszlu. A i to nawet naukowcy próbowali szczęścia. Co ciekawe, z tymi znakami Zodiaku jest tyle, że wystarczy popatrzeć. Motyw tego pierścienia ziemi i obrotowego nieba utrzymywany na nimfach egipskich. O, coś takiego. Boginiach egipskich, nie tyle nimfach. Nimfy to były w Grecji. Boginie egipskie podtrzymują te obrotowe niebo. A więc wystarczy tylko popatrzeć. Po prostu jak się wie o niebocentryzmie, to od razu się patrzy i widzi i nie ma problemu. No, wzrok bardzo trudno oszukać. A w kwestiach artefaktów, no to już jest niedwuznaczna sprawa. A jeszcze bardziej taka spektakularna sprawa, to dotyczy właśnie kalendarza Majów. O, widzicie? Ja już używam niewłaściwego słowa, bo to jest mandala niebocentryczna, a nie kalendarz Majów. Ale tak naukowcy, historycy nazwali blef. No i każdy patrzy. Jak się przyjrzycie, zobaczycie, że tam są... Ona jest bardzo dokładna. Ta mandala właśnie, ona pokazuje otwory na biegunach. Są inne mandale i to właśnie też słowo mandala wskakuje nam przez te 3 lata. Wskakuje nam tutaj do kwestii historycznych, ponieważ jest to rozpowszechnione w różnych zakątkach świata i prawie że każda narodowość, znaczy każdy lud starożytny miał mandalę, czyli ten mikrokosmos. Japoński falun, czyli kołowrat, polski kołowrat, bo tam też byli Polacy, to właśnie on też jest pod nazwą mikrokosmos, nawet link do tego. Oczywiście tutaj wszystko, co się da, tutaj zalinkujemy w opisie do filmu, dlatego to jest też taki element zadania domowego dla Państwa, żeby sobie to wszystko samemu dobrze przeanalizować. Ten film historyczny jest tylko jednym z filmów. Ja tych zajawek zrobię całą masę.
ponieważ tych filmów jest trochę o historycznych. One są porozrzucane po kanale Niebocentryzm, ale ja je po prostu tutaj na Królewskiej Telewizji z każdą zajawką, omówieniem tych 3 lat wprowadzę. I teraz tak, co w tym filmie jeszcze mamy ciekawego, co trzeba powiedzieć, ale jest to jakiś element tych właśnie tych doświadczeń, które znalazły się przez ostatnie 3 lata. Otóż, jak popatrzymy na ten klasyczny opis, to musimy jeszcze dodać jedną kwestię. Dlaczego ona została zbudowana? Dlaczego tam jest iglica Amen-Ra? I dlaczego pałac, bazylika świętego Piotra znajduje się poza obrysem kolumnady, która wskazuje na skorupę ziemi, ścianę ziemi. Tam jest akurat, to jest akurat mandala architektoniczna i właśnie te pytania są bardzo kluczowe. One właśnie nam mówią o tym, dlaczego, po co, na co. I teraz tak, zaczynamy od tego pałacu. Dlaczego on jest poza obrysem skorupy ziemi, ściany ziemi? Poza. Dlaczego? No bo wskazuje na to, że jest to ambasada tych, którzy są na zewnątrz ziemi. Dlatego jest poza obrysem kolumnady. To jest ambasada tych, którzy są na zewnątrz ziemi, czyli diabła i demonów. Znaczy, słuchajcie, tutaj jest następny jeszcze temat. Czy diabeł i demony znajdują się już w środku, czy siedzą na zewnątrz? Tam jest cywilizacja demoniczna, tak jak mówiłem w wcześniejszych filmach. Natomiast jakby oddzielna jest historia tego, w jakim czasie znalazł się diabeł i na zewnątrz, dlaczego się na zewnątrz znalazł i dlaczego teraz znajduje się w środku. To jest oddzielny temat. Też go zrobię. I to jest związane, wszystko jest związane tutaj z niebocentryzmem, bo niebocentryzm jest taki temat, który jest jakby kodem do odpalenia rakiet balistycznych. Bez tego kodu żadna rakieta nie opuści silosa. A więc nie rozgryzie się żadnych elementów właśnie bez niebocentryzmu. I tutaj historia jest bardzo takim spektakularnym przykładem. I teraz jak popatrzymy na ten pałac świętego, pałac w Watykanie, powiedzmy, plac w Watykanie, plac świętego Piotra. No i pytanie, dlaczego, tak, już pałac mamy, no to bo to jest ambasada tych, którzy są na zewnątrz, demonów. Dobra. A więc zarządzana musi być przez hybrydy. Oczywiście linia rodowa Nemroda, to jest raz. Druga sprawa, dlaczego jest iglica? Iglica, to jest kult faliczny. Dlaczego nagle, powiedzmy, w takiej wielkiej, teoretycznie świętości znajduje się iglica? Amen-Ra, egipska, ściągnięta z Egiptu. No właśnie, to jest kult faliczny. No i teraz tutaj powstaje to pytanie i praktycznie odpowiedź, dlaczego w ogóle to wybudowano w takim kształcie. No nie tylko, że wybudowano, można by zrobić jakiś tam budynek, jaki problem. Ale dlaczego w takim kształcie? Co to przedstawi? I tutaj mamy ściągę. Ściągę to jest plan zagospodarowania przestrzennego Wewelsburga. To mówiłem też w paru filmach. Plan zagospodarowania właśnie pokazuje, o co tu chodzi. Tylko tam to jest inaczej zrobione, a tutaj też jest inaczej zrobione, ale wszystko są podobieństwa. I dlaczego to zrobiono? Wewelsburg sam w sobie, cała ta konstrukcja pokazuje właśnie na atak na Boga. Natomiast Plac Watykański pokazuje na potwarz Bogu, czyli obrażenie Boga, czyli ci, którzy budowali, wiedzieli te hybrydy, które bardzo dobrze ci to projektowali i tak dalej, wiedzieli bardzo dobrze. I w ten sposób oni pokazują jakby Bogu, bo to najlepiej z lotu ptaka wygląda, tak samo jak mandala, czyli plan zagospodarowania przestrzennego z Wewelsburga, czy tak samo Watykan, najlepiej widać z góry, a więc żeby Bóg sobie widział. I oni mówią w te hybrydy nemrodyczne tak. Widzisz, my tu wykręcimy tą hołotę w ten sposób, że będą nam jeść z ręki. Nawet jak im powiemy jakąś element prawdy, to my mamy tak silną propagandę, tak silny nacisk, że oni w to nie uwierzą. My możemy przez wieki, rządząc nimi, brać mleko i mięso w zależności od potrzeb. Czyli mleko, praca ponad siły. Mięso, ofiary w wojnach.
I w ten sposób oni jakby mówią Bogu, tym placem watykańskim, że my sobie z Tobą poradzimy. Mało tego. I jeszcze uzurpują sobie prawo, że nie są namiestnikiem Boga na ziemi. Tak naprawdę jest to ambasada tych, którzy są na zewnątrz, czyli demonów. A oczywiście ludzie w to wierzą, no bo to jest straszna siła, powiedzmy, taka wiara, pozorowana tradycja, jakaś tam historia i tak dalej. Ale nie jest to w tej chwili tak tutaj ważne. Ważne jest to, co właśnie przed chwilą powiedziałem, że to jest właśnie taki wydźwięk tej mandali. I co jeszcze można tutaj powiedzieć? Czyli zahaczyłem o Wewelsbruck, to wszystko widzimy powiązane. Ten Wewelsbruck, to my zalinkujemy jeszcze raz, żeby Państwo sobie przejrzeli i sobie to porównali. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Obok Placu Watykańskiego znajduje się kula w kuli. Taka metaloplastyka. Mało tego, tych metaloplastyk to nie tylko w Watykanie. Ona wskazuje na to właśnie, na tą kulę w kuli. Na ten niebocentryzm. Jest jeszcze w Trinity College w Dublinie, w Irlandii. Też taka kula dokładnie identyczna tak się tam znajduje. Na placu właśnie tego college'u. A więc widzimy, że wszyscy są zorientowani w temacie. Także wszyscy, co mieli wiedzieć, to wiedzieli. A natomiast reszta miała nie wiedzieć. No, a tym bardziej trzeba było tą historię tak wykręcić, żeby ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Jest taka generalnie zasada. Kto ma władzę nad historią, to ma władzę nad teraźniejszością. Ten, który ma władzę nad teraźniejszością, ma władzę nad przyszłością. Ale nie do końca. Ta druga część tej zasady nie będzie działać, ponieważ to zostanie wszystko przerwane. Życie tego systemu nemrodycznego. Ale jeszcze musimy też zwrócić uwagę. Jeżeli ta iglica, ten kult faliczny, znajduje się w Watykanie, to w Watykanie tak samo ten sam kult faliczny znajduje się i w Londynie, z tego co wiem, i przede wszystkim przed Kapitolem. Jest to w wielu filmach w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. A więc widzimy, że to jest wszystko, wszystkie, czy te systemy polityczne, to jest jedna drużyna systemu bestii nemrodycznej, bestii apokaliptycznej opisanych w objawieniu. To jest jedna drużyna. Oni wszyscy tutaj działają w jednej drużynie. Co jeszcze tutaj warto powiedzieć? I największy numer. No tak. Właśnie ten numer mnie kosztował z likwidację kanału na YouTube swojego czasu. To było 2,5 roku temu. Pojawił się film, a później wylot. Jeden znawca masonerii powiedział tak. Wiesz, co ty zrobiłeś? Ty wziąłeś największą świętość masonerii, wziąłeś i wrzuciłeś w tłum. Jak śmiałeś! O co tu chodzi? O słynną stelę masońską. Ona jest na moim blogu. Tutaj w opisie też będzie. Stella masońska. Ona jest taka lekko zaszyfrowana obrotem kierunków północ-południe o 90 stopni. Ale ona pokazuje życie na zewnątrz. Życie wewnątrz i życie na zewnątrz. Właśnie tam są na zewnątrz te takie potwory, hybrydy, czy jak to tam się nazywa. To pięknie jest. To jest płaskorzeźba. I właśnie od tego się zaczęło właśnie koniec mojego kanału na YouTube. No a teraz jestem tutaj na Królewskiej Telewizji, no i też już minęło trochę czasu, a więc po prostu już szereg osób się tym zainteresowało. Ale właśnie w tym kontekście, czy stella masońska, te wszystkie mandale, czy tego, to wszystko wskazuje na to, że ci na górze bardzo dobrze wiedzą, gdzie żyjemy. Mało tego. I największym ich problemem to jest ten, który mieszka 3000 kilometrów nad nami. Ale teraz powiem jeszcze ciekawy element. Z mojego punktu widzenia jest to najciekawsze. Ale to też jest tylko ciekawostka, to żaden dowód. Słuchajcie, kiedy były te dyskusje 1,5 roku temu, to było dyskusje za granicą i były dyskusje właśnie prowadzone i jeden z templariuszy, ponieważ jego prędzej czy później udało się rozszyfrować, że to templariusz jest, powiedział coś takiego. Jemu właśnie jego tak, no,
dopytywali się, dyskutowali. On tam się trochę plątał, ale w końcu powiedział, został zmuszony do wypowiedzenia tego słynnego słowa. Takich słynnych słów. Co? Szczytyński? On Ameryki nie odkrył. To, że żyjemy w kuli, to jest znane, to było już znane ze starożytności. To tyle. Znad zalewu Kochłowickiego mówił Mariusz Szczytyński. Witam Państwa na kolejnej części niebocentryzmu. Tym razem mamy kwestie historyczne. I dzisiaj zastanowimy się, czy ten pogląd był od zawsze, czy to było po prostu wymysł albo objawienie z końca XIX wieku. Zobaczymy, jak ten pogląd się przewijał przez prawie 3000 lat historii. Zobaczmy do pierwszego elementu, ale musimy jeszcze przypomnieć sobie jedną rzecz, o której zapomniałem w pierwszej części, czyli w tym wstępie. To jest kwestia, co tak trzyma po prostu w tym poglądzie ludzi. Otóż jest to kwestia religii. Religie są właśnie takie, że stoją na straży tego poglądu, że żyjemy na zewnątrz ziemi. Tutaj mamy dwie religie, ta na 12, tutaj mamy na 9. My zajmujemy się tymi dwoma tylko dlatego, że one mają w autorytecie Pismo Święte, dokładnie Stary Testament, bo wiemy, że w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Rodzaju jest opisany akt stwarzania. I to stamtąd wiemy, gdzie powinniśmy mieszkać. Czy na zewnątrz, czy w środku. Ale my już dzisiaj wiemy, że mieszkamy w środku i dlatego po prostu będziemy jechać z tematyką historyczną, natomiast będziemy kwestie biblijne omawiać w oddzielnym dziale. Zwróćmy uwagę, że właśnie, o, tak już mówiłem, tu mamy Pismo Święte. One, te Pismo Święte tłumaczą na swój sposób, szczególnie ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Tu powiem taką ciekawostkę, że kiedy ja byłem w jednej religii, to czytałem takie opracowanie w literaturze właśnie na ten temat i mi to nie pasowało. To nie pasowało. Jak tak popatrzyłem, porównałem wersety, to tak nie za bardzo. To było po prostu, nie było to przejrzyste, to było bardzo zagmatwane. Do dzisiaj również gmatwanie wchodzi w rachubę. Nie tak dawno czytałem opracowanie, że na przykład otchłań, biblijna otchłań jest duchowa, a nie fizyczna. O, coś takiego. A więc widzimy w tej kwestii jest aktu stwarzania, jest zamieszanie. Nie jest to tak bardzo dobrze sprecyzowane przez religię. Ale my po prostu to sprecyzujemy w oddzielnym dziale biblijnym. A teraz po prostu przejdziemy już do materiału. Zaczniemy od Babilończyków. Babilończycy zrobili mapę świata. To pochodzi z VIII wieku przed naszą erą. Ta biblijska mapa świata na tablicy glinianej, ona właśnie nam przedstawia miasta i gdzie one się znajdują. Zobaczmy. One się znajdują wszystkie w środku. Tutaj na tej tablicy tu mamy to, a tu mam taką grafikę. Wszystkie one się znajdują w środku. Niektóre lądy znajdują się na zewnątrz. Ale taki właśnie jest opis tej mapy świata, że wszystkie miasta są w środku. Kiedy ja wklejałem do forum w temacie pustej ziemi właśnie tą fotę, to w takim układzie mi to nie pasowało. Właśnie to, że jest to w środku, a w środku przecież ma być tam jakaś pustka. To nagle wszystkie mapy na tej mapie świata, wszystkie mapy, znaczy wszystkie miasta babilońskie znajdują się w środku ziemi. Coś mi nie pasowało. No ale wkleiłem to. Dopiero no teraz już po prostu możemy po ogromnej masie czasu i materiału właśnie przeanalizować, że to jest mapa świata i wszystkie miasta znajdują się w środku Ziemi, a więc żyjemy w środku Ziemi.
Co ciekawe, jeszcze lepszy element tutaj znalazłem w samym opisie w Wikipedii. My go zaraz tutaj włączymy. O tak. Tak. I co tutaj jest ciekawego? Troszkę powiększę. Tutaj chodzi o to, że ten punkt 18 to jest wielki mur w odległości 6 mil. No ale dobra. Ale przede wszystkim najważniejsze to jest ten właśnie opis. Tam, gdzie słońce nie jest widoczne. Gdzie może słońce nie być widoczne? W otchłani. W otchłani nie jest widoczne, bo słońce jest po prostu krąży w środku. W otchłani jest tylko światłość albo światło. Dokładnie jak mówi Septuaginta. A więc widzimy ten motyw życia w środku. To nie koniec. Tu jedziemy teraz do Egiptu. Znaki Zodiaku. Co mamy ciekawego? Po powiększeniu. O. Zwróćmy uwagę. Znaki Zodiaku czym są? One są znakami konstelacji gwiezdnych. I gdzie jest niebo? Wśród tych znaków Zodiaku niebo jest w środku. A tutaj widzimy życie, jak normalniejsze życie. Po prostu są ludzie i widzimy w tym motywie życie w środku. Cały ten motyw kulisty jest podtrzymywany przez bogów i boginie egipskie. A więc mamy życie w środku i mamy znaki Zodiaku, czyli niebo w środku. A więc mamy motyw życia w środku Ziemi. Tutaj zachęcam Państwa do takiej baczniejszej uwagi, do zwrócenia szczególnej uwagi na tą grafikę. Ta grafika będzie na moim blogu, także będzie można ją bardzo szczegółowo się przyjrzeć, chyba że możemy zrobić po drodze stop klatkę. To tyle na razie mamy. Tak, teraz jedziemy do Meksyku. Z Egiptu do Meksyku. Co tu mamy? Co tu zwrócimy uwagę? Tu mamy, to już mówiłem we wstępie, dwa otwory na biegunach. Mamy Boga Majów w środku i dwa elementy kuliste tutaj. O, tu mamy tu i tu. Telem to są jakby ręce Boga. Coś to jest Słońce i Księżyc. Bóg mieszka w środku Ziemi, tak jak mówiłem we wstępie. A więc kalendarz Majów nam daje znów odpowiedź, w co wierzyli Majowie. Majowie wierzyli w to, że żyjemy w środku Ziemi. Kalendarz to potwierdza. Idziemy dalej. Ja tu zwróciłem uwagę, teraz idziemy do Tybetu, z Meksyku do Tybetu, wędrujemy. Co my tutaj mamy takiego ciekawego? Dlaczego zwróciłem na te dwa elementy tego Boga Majów, że miał te ręce takie okrągłe, jako Słońce i Księżyc? Tu mamy to samo. Tu w Tybecie, chociaż opis jest całkowicie mylny, że to jest przedstawia Gartę, czyli środek Ziemi, to tak naprawdę przedstawia życie w środku Ziemi. Jądro Wszechświata, Słońce, Księżyc. Właśnie te dwa elementy kuliste. No i oczywiście otwory na biegunach. Północny, południowy. Czyli to jest schemat życia w środku Ziemi. Tybetański tym razem. Ale kiedy ja wklejałem tą grafikę na forum, to mi też nie pasowało właśnie te elementy kuliste z prawej i lewej strony od jądra Wszechświata. To jest właśnie miejsce Boga. Jądro Wszechświata, to jest Księżyc, to jest Słońce. To są właśnie te takie elementy charakterystyczne dla systemu wewnętrznego, w którym żyjemy. Teraz idziemy dalej. No, mamy teraz XVI wiek. Watykan. No, tutaj, żebyśmy się przypadkiem nie pomylili, to mamy właśnie XVI-wieczny plac Świętego Piotra i nowoczesną metaloplastykę w Watykanie. Kto jak kto, ale Watykan powinien wiedzieć, gdzie mieszkamy. No i ponieważ nosi w sobie spuściznę wielowiekową, jak i spuściznę biblijną, a więc po prostu ta symbolika jest niedwuznaczna. Ale popatrzmy dokładnie. Co to jest? Jądro Wszechświata, czyli środek Ziemi, tu mieszka Bóg. Obecnie jest to w tym przypadku egipska iglica Amen-Ra. Mamy dwie fontanny, które widzieliśmy jako elementy kuliste w poprzednich zdjęciach. To są fontanny Słońce, Księżyc. Już tutaj mówiliśmy, jądro Wszechświata. Skorupa ziemska, to jest ta potężna kolumnada z jednej strony i z drugiej strony. Otwory na biegunach. A więc
Tak wygląda plac świętego Marka, a czyli przepraszam, świętego Piotra. Ale teraz, gdybyśmy się tutaj nawet gdzieś pomylili, to tutaj już nie mamy prawa się pomylić, ponieważ to jest nowoczesna meteoroplastyka, też z Watykanu. I co to jest? To jest pierwszy werset Biblii. Niebo, obrotowa sfera wewnętrzna, to jest ta. I mamy Ziemię, sfera zewnętrzna. I my żyjemy właśnie w tym środku. Niebo jest nad nami, ale to jest sfera obrotowa. A więc widzimy XVI-wieczny element prócz dzisiejszy nowoczesny. Gdzie jak gdzie, ale w Watykanie. Czyli to jest plac świętego Piotra. Słynny plac. Teraz idziemy dalej. Teraz zobaczymy na kościół we Włoszech. Tu przyjrzymy się takiemu elementowi. Tu są dwie części. To trzeba analizować z punktu widzenia dwóch części. Mamy portal na górze i mamy środek. I mamy kopułę w środku. Tu w środku mieszka Bóg. Tu mamy życie. W środku. W środku ziemi. A na zewnątrz, z skorupy ziemskiej, mamy też życie. Czyli w tym portalu na zewnątrz. Czyli mamy system zewnętrzny i system wewnętrzny, w którym żyjemy. I mamy Boga w środku. Ale to, żeby nie było to koniec, to jeszcze mamy jeszcze lepsze malowidło, już takie niedwuznaczne, żeby się przypadkiem ktoś nie pomylił. To jest z kościoła w Górnej Bawarii. Dokładnie Ettal, Górna Bawaria. Co przedstawia? To przedstawia Boga, który mierzy Ziemię. Niebo jest w środku, Słońce, Księżyc. Tu mamy morza dookoła i skorupa ziemska. On mierzy odległość między niebem i zewnętrzną stroną Ziemi. Czyli widzimy ten motyw niebiański w środku, Słońce i Księżyc. To są właśnie te elementy, które pochodzą z tego kościoła w Niemczech, z Bawarii. A więc co nam to wszystko tutaj odpowiada? Że pogląd, że żyjemy w środku Ziemi, nie jest poglądem nowoczesnym. To nie jest jakiś tam wymysł czy objawienie z XIX wieku. To było zawsze. Po prostu nikt tego nie szuka. Religie tego nie szukają. One nam tych elementów nie mówią. Co tutaj powiem ciekawego? A więc w sumie żeśmy tutaj podsumowali kwestie historyczne. Jeżeli będzie coś nowego, to dostarczę w kolejnych częściach. W następnej części będzie pewien dowód naukowy, który jest dość morderczym dowodem. To jest kwestia geodezyjna. Czyli czy ktoś zmierzył Ziemię, jeżeli chodzi o powierzchnię? Czy ta powierzchnia jest wklęsła, czy ona jest wypukła? Dlatego następnym razem zajmiemy się geodezją. Ja zapraszam do następną część. A na razie to dziękuję za uwagę i do następnej części.